Krato i Kruszek. Zapraszamy was, panowie. Przypomnę, że obaj już pełną gamą rycerze po ostatnim turnieju Trygała, gdzie odebrali pakowanie z rąk Tomka. Czas? Start! Walka! Ser Grześ i ser Kruszek. Który z serów okaże się lepszy? Który z nich będzie miał więcej dziurek? Który okaże się serem pleśniowym? Za chwilę się przekonamy. Bardzo statyczna walka. Panowie, 30 sekund. Zagęszczajcie ruchy. Ja wiem, że łatwo mi mówić, ale czas płynie nieubłaganie. Piętnaście sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Stop, koniec. Szratki wchodzi Kozi Mikołaj, przygotowuje się Bior i Zwierzak. A ja słucham werdyktu, kto zwycięży w tej walce. Na nas czy niczyj. Kruszek wygrał zwycięstwo jednym punktem. Tak mi przekazał skład sędziowski. Składu sędziowskiego się nie zdecyduje. Panowie gotowi? Walka! Jedziemy! Zostało 20 sekund. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, trzy. To koniec tego przytulania. Co z tego przytulania wynikło? Sędziowie ustalają werdykt. 18-7 na Kozziego, zwycięstwo Kozziego. Kozzi to ten w rudym wapetroku, rudo-czarnym wapetroku. Czują się Kozzi i Wołek. Kozzi, nie rozbieraj się, bo ty jesteś za jeszcze jedna walka i ty wchodzisz. Także tym oczywiście. Zamknięte i obowo zabezpieczone. Gotowi? Walka, jedziemy. Thank you.
sobie głównie w takim stylu. 15 sekund proponuję, nieco przyspieszyć. 10. Pięknie. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Pięknie. Brawa. To rozumiem. Zwyciężył 6-4. Zwierząt. Gratulujemy. Brawa. Zwierzęt miał 4. Przepraszam, sprostowanie. W szratkach Kozi i Marcin Waszkielis. Przygotowuje się Mikołaj i Zwierzę. Czas. Start. Walka. Zauważcie Państwo, że walka, w której biorą udział doświadczeni zawodnicy, jest dużo więcej wyczekiwania, jest dużo więcej takiego mierzenia się wzrokiem, czekania na jeden dogodny momencik, chwilę. Tutaj nie ma takiej bezładnej łamaniny. Tutaj suma punktów, ten wynik będzie pewnie mniej więcej, to nie będzie jakieś 20 do 6. 10 sekund, panowie, uśpieszcie. 5, 4, 3, 2, 1, stop, koniec. To chyba się lepszy. Kozi czy Wołek? Trzy do jednego dla Marcina Waszkielica. Brawa! Wyeliminacja. Tutaj odpowiada mi Smoczek. Mikołaj chwilkę zaczekał swojego adwersarza, ale za to możemy podziwiać go w pewnej krasie. Jak to powiedział Grzesio? Krasa na szlaki zwierzęt. Dobra. Co? Start. Mamy obalenie. Jeden punkt. Brawo. Tylko panowie sędziowie, pomóżcie im, bo oni się streszczyli. Jeszcze chwila i potrzebna będzie piła łańcuchowa i rozwijać do blach. Strażacy do szanek. Jedziemy panowie, jedziemy. Czas leci cały czas. Za to, że tak pięknie walczą, to swoją chwytę judo doliczymy im jeszcze za 3 minuty. A co niech mają? Magda jest nieubłagana. 25 sekund. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć. I koniec! Brawa dla nich!
ciekawe układy choreograficzne w tej walce. Sędziowie jednak potrafią zaskoczyć. Nie rozbieraj się, zwierzę. Nie rozbieraj się. Dogryweczka. Byliście tak do... Nie. Nie poddawaj się, walcz. To ostatnia walka. Widzę, że zawodnik poddał walkę, czyli mamy zwycięstwo Mikołaja, tak? Sędziowie gotowi? 1,5 minuty, walka. Jedziemy. Jeszcze pozwolenie. Kuba Rakotego. Malownika, malownika wydający na salę. Trzeba powiedzieć, że to tak to nity. Czy nity to sobie powie. Dobrze mówię? Dla Kozego? Zawsze panowie podajcie zwycięzcę.